Ależ jest u nas dzisiaj tutaj wspaniale. Oczywiście zawsze jest wspaniale, dzisiaj jest wyjątkowo. Witamy serdecznie Martę Surnik, która zawitała, rozwinęła czerwony dywan i jest już pełnej gotowości do tego, żeby Państwa zaskoczyć. Tak jest. Dzień dobry i dzień dobry Państwu w ten piękny dzień. Zaczynam od razu, ponieważ informacji ze świata show biznesu jest naprawdę sporo. Dobrze. Pierwszy temat, Ida, specjalnie dla Ciebie tak naprawdę wybrałam. Ojej. Bo Ty lubisz przebierać się w mundur i Ty lubisz moro, Ty lubisz klimaty wojskowe. Ja bardzo szanuję mundur i szanuję wszystkich, którzy mundur noszą. Przebierać może to nie jest dobre słowo, zakładać na siebie. Natomiast taki mundur założyła na siebie Kate Middleton, która pojawiła się w koszarach i miała... Te zdjęcia poszły na pierwszy ogień, tak mi się wydawało. Ale pozwolisz, że przejdę dalej. Oczywiście. Ponieważ zakończyła się, no powiem to słowo, afera związana z Robertem De Niro i jego asystentką. Aha. Przez 11 lat miał asystentkę, która była bardzo blisko niego i jego firmy. Rościła sobie asystentka, była Roberta De Niro. No oprócz tego, że widzimy tych... Afera. Afera. Oprócz, że widzimy tych znanych, wybitnych artystów na ekranie, okazuje się, że w ich życiu prywatnym i zawodowym, jak poza filmem, też się dzieje. Ale że no, przez 11 lat była jego asystentką. Podobno bardzo blisko. Pewnie była dobrą asystentką. Tu się okazuje, że coś takiego, więc... Och, no, ale dobrze, jest koniec i miejmy nadzieję, że już nie będzie więcej problemów. Przechodzę dalej, ponieważ... Zostały wczoraj ogłoszone nominacje do nagrody Grammy. Jeżeli chodzi o wyniki, kto zwyciężył... Przenosimy się, a nawet się przenieśliśmy już na czerwony dywan. Marta Surnik, obiecana Marta Surnik i jej powrót. Zaczynamy po raz drugi. Chyba do Ameryki, tak? Obudzimy Kubę tymi informacjami ze świata show biznesu, bo mówi, że się troszeczkę zawiesił przy tym, patrząc na to jedzenie. Natomiast faktycznie zaczynamy od Stanów Zjednoczonych i od Empire State Building, który jest prawie dwa razy większy od Pałacu Kultury. Oczywiście, że byłam, ale chciałam też powiedzieć, że właśnie przed chwilą usłyszeliśmy w trakcie rozmowy o Mazowszu, że taka recenzja była napisana w New York Timesie, że właśnie bardziej wiruje w głowie, jak się patrzy na Mazowsze, niż jak się spogląda z Empire State Building. Więc a propos, to chyba ktoś może powiedzieć, czy tak jest. Czy mu się wirowało wirowało w głowie, będąc w zasadzie prawie, że na iglicy Empire State Building, a był to Jared Leto, już tłumacz... Bądźcie czujni. Natomiast przechodzę dalej, ponieważ tych newsów jest trochę. Chciałam powiedzieć jeszcze o stanie zdrowia Bruce'a Willisa, bo jego córka, ta Lula, miała możliwość opowiedzenia o tym, jak się teraz czuje i jak... A teraz mam do Państwa prośbę i do Ciebie, Ido, również. Zamknij na chwilę oczy, przymknij je, wyobraź sobie szum fal, przenosimy się nad Polskie Morze. Jest przyjemnie, prawda? Przepięknie, tak. Ale niech Cię nie zwiedzie i Państwa również Wasza wyobraźnia, ponieważ przenosimy się do roku 1940, do Zatoki Szpiegów. O, ale szybko minęło, to już wszystko? Na dzisiaj tak, ale spokojnie, jutro też będzie czerwony dywan. Dobrze, dobrze, to bardzo się cieszę. Odetchnij. Co prawda, jutro będą dopiero opadać emocje po dzisiejszym dniu, bo jak widać tych atrakcji tak jest. Tutaj u nas w Warszawie, zorganizowanych przez Niepodległą i oczywiście przez Telewizję Polską, tutaj w telewizji do Państwa jest bardzo wiele, więc to będzie piękny dzień. Dziękuję Ci, Marto. Bardzo do zobaczenia, dziękuję. Oczywiście. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sobotę, to wracamy z naszym cyklem, bardzo ważnym cyklem, Planuję Długie Życie. Spotkamy się z ludźmi, którzy walczyli i przewalczyli nowotwory, a dzisiaj spotkanie szczególne. Marek Sierocki, tak, ten znany Państwu dobrze dziennikarz muzyczny. Zapraszam.